Słuchajcie, kochani, zapraszam wszystkich tutaj, żeby zajmować najlepsze miejsca. 2, 1 i do góry! A umiemy szybciej? Uwaga! 3, 2, 1, szybko, do góry! Uwaga, 3, 2, 1, do góry! I 3, 2, 1, i do góry! Świetnie, dobra, a teraz na dół, wszyscy siadają. Wszyscy siadają. Wszyscy siadają i zajmują najlepsze miejsca. Drogie dzieci, powitajmy gorącymi brawami panią wójt! Wielkie brawa! Szanowne drogie dzieci, czy wy znacie taką kaczkę, która była trochę dziwna, tak zwana kaczka dziwaczka? Kto zna, ręka do góry? Dobra, a będziecie razem z nami czytać? Tak? Pani wójt specjalnie dzisiaj będzie razem z nami czytała kaczkę dziwaczkę, dobra? Także prosimy was gorąco o pomoc, a teraz prosimy panią wójt o to, żeby przywitała się również z wami bardzo serdecznie. A wy to jesteście z przedszkola czy ze żłobka? Przedszkola! Wszystkie z przedszkola? Kto jest z przedszkola, rękę do góry? Ojej, super! A jak ty masz na imię? Szymon, super. Znaczy, zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilosera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się w dodatku cały buraczka. Jest to buraczka. Taka to była. A powiedzcie mi, czy ta kaczka to znosi jaja w ogóle, czy kaczka nie znosi jaja? Ja nie wiem. Znosiła na twardo ta dziwaczka. A taka kaczka, co nie jest dziwaczka, to znosi jaja, czy nie? Ja nie wiem. Czym ta kaczka się czesała? No i czemu to jest takie dziwne? Czym się powinna czesać? Rzepką! A nie szczotką? Albo szczotką, albo grzebieniem też, prawda? A wykałaczką co się robi? Jak się zje kaczkę? Kastanowe ludzi! O, tak jest, powiedz. Kastanowe ludzi! Mamy jeszcze jedną krótką bajkę, dobra? Żeby was pogodzić, słuchajcie, to jeszcze jedna bajeczka, taka bardzo krótka, dobra? I będzie taki kompromis. Długo. Ty, Mon, musisz wytrzymać, będzie krótka. Jeszcze jedną czytam wam bajkę. Wierszyk pod tytułem Tańcowała igła z nitką, znacie? Ale już mówicie trochę ciszej niż o kaczce dziwaczce, czyli nie wszyscy znają.
Baloników nasz mamy, rośnie dumy okrągły. Balon rośnie, że aż strach przybrał miarę i co? Thank you.
uwaga, drogie dzieci, teraz wielki komunikat do was. Wszyscy ustawiają się za mną w jednego węża, dobra? Wszyscy za mną, po kolei, w grupach. Jednego węża, długi, długi pociąg do czytania robimy, dobra? Uwaga, uwaga, wszystkie dzieci ruszają za mną w wielkim pociągu po kolei, dobra? Odbieramy nagrody, odbieramy upominki i idziemy w wielkim pociągu razem. Uwaga, uwaga, idziemy, ja prowadzę. Pomału, kto już dostał, idzie w naszym wielkim pociągu. Uwaga, uwaga, zapraszamy kolejne osoby, które już dostały upominki, aby dołączyły do naszego pociągu. Jesteśmy tutaj, hej! Dołączamy do Biedronek. Blondynki dołączają do Biedronek. A Biedronki pomału przesuwają się za mną, dobra? Uwaga, krasnale zatem dołączają za chwilę, kolejna grupa się dołączy. Gdzie macie balony? Przyłączcie się, kochani. Niech przyłączają się kolejne wagony. Dziękujemy bibliotece, że zorganizowano tak